Rolnictwo jest jednym z najstarszych fachów znanych człowiekowi. To dzięki niemu wiele cywilizacji przeżyło. Pierwsza uprawa roli rozpoczęła się około 8000 lat przed naszą erą na Bliskim Wschodzie, a wkrótce niemal jednocześnie w trzech oddalonych od siebie częściach świata, na obszarze współczesnym Indii, Chin, Meksyku i Peru. Ludzie nauczyli się siać nasiona, z których następnie wyrastały rośliny i mogli wykorzystać ich owoce dla własnych celów. Rolnictwo dało niezłego kopa ludzkości i dzięki niemu przyspieszył się rozwój ludzkości. Pierwszymi roślinami prawnymi były różne rodzaje pszenicy i jęczmienia. W Azji południowo-wschodniej był to grosz, bób, ryż i proso. Natomiast w Ameryce Środkowej i Południowej tynia, fasola i kukurydza. I tak dzięki uprawie roślin mogły się rozwinąć wielkie cywilizacje starożytne. Samo rolnictwo spowodowało, że można było zdobyć odpowiednią ilość jedzenia dla miasta, jednak zdarzały się momenty w historii, kiedy to brakowało jedzenia. Pionowe ukształtowanie powierzchni Polski zdecydowało o koncentracji gruntowych ornych na obszarze Niżu Środkowo-Polskiego, natomiast najmniej ich można spotkać na porośniętych lasach, po jeziorach oraz górach. Jakość gleb w Polsce pod względem przydatności rolniczej nie jest zbyt wysoka. Przeważają gleby średnio urodzajne i słabe, brunatne, bielice i płowe. Żyzne czarnoziemy, czarne ziemie i maty występują na niewielkich powierzchniach w Małopolsce, na Lubelszczyźnie, Opolszczyźnie, Dolnym Śląsku, Kujawach, Nizinie Szczecińskiej i Żuławach Wiślanych. Rolnictwo było jednym z najważniejszych rzeczy, jakie człowiek mógł odkryć i dzięki jego pomocy możliwy był rozwój i dalsze życie wielu istnień. Początki rolnictwa datuje się na neolit, 10 tysięcy do 3000 lat przed naszą erą. Przejście do łowiectwa i zbieractwa do uprawy roli stopniowo przyniosło rewolucyjne zmiany gospodarcze i społeczne. Zmienił się tryb życia ludzi z koczowniczego na osiadły. Powstały bardziej złożone formy społeczne. Doszło do rozwoju bogatej kultury. Podczas uprawy roślin pojawiał się jeden problem, który sprawiał, że człowiek nie mógł dalej uprawiać ziemię. Ziemia wyłowiała po dłuższym sadzeniu na niej jednego gatunku roślin. Człowiek nauczył się wtedy stosować tak zwany płodozmian. Sprawił on, że nie zmniejszały się ilości lasów, które człowiek musiał wykarczować, aby mieć miejsce na kolejne pola uprawne. Człowiek nauczył się hodować rośliny, co pozwoliło mu na stały tryb życia. Jednak nie tylko produktami roślinnymi żywi się człowiek, ale także mięsem i produktami, które dają te zwierzęta. Hodowla zwierząt jest bardzo ważnym elementem w życiu człowieka. Dzięki temu zaprzestało się wyniszczenia wielu gatunków z powodu polowań. Zmienił się także stosunek człowieka do przyrody, którą zaczął człowiek zmieniać na coraz szerszą skalę i dostosowywać do własnych potrzeb. Rolnictwo jednak miało też swoje złe strony. Ludzie dla większych pól uprawnych niszczyli wielkie połacie terenów leśnych, które były miejscem życia wielu gatunków zwierząt. Do dziś wiele się o tym mówi, jednak problem zwiększających się ilości pól uprawnych jest o wiele mniejszy niż to były parę setek lat temu. Człowiek początkowo pracował własnymi rękoma. Posiadał proste narzędzia, które tylko w pewnym stopniu mu pomagały. Dzięki wymyśleniu wielu przydatnych maszyn rolniczych można cieszyć się o wiele szybszymi i większymi plonami.
Człowiek od zawsze pragnie ułatwić sobie życie. Można nawet powiedzieć, że przez rolnictwo rozwijają się różnego rodzaju wynalazki. Jednak trzeba pamiętać, że jeżeli chodzi o rozwój maszyn rolniczych, to jest jeden z najważniejszych rzeczy, jakie człowiek mógł wymyślić. Hodowle zwierząt rozwijają się bardzo szybko, co sprawia, że wielkie fermy zwierząt każdego dnia są wykorzystywane przez człowieka. Również środki na kupowanie pasz dla zwierząt są wysokie, co sprawia, że wielu hodowców może mieć problemy z utrzymaniem wielkiej ilości zwierząt. Hodowla zwierząt przyniosła duże zmiany, które usprawniły hodowlę zwierząt oraz sprawiło, że nie jest już tak ciężkie, jak było parę dziesiąt lat temu. Za dużo dodała tu technologia, która sprawiła, że kontrolowanie zwierząt i to, kiedy dostają pokarm, jest o wiele prostsze. Również takie czynności jak dojenie są o wiele prostsze, ponieważ wymyślono dojarki, które samoczynnie doją krowy i nie zwierzęta dające mleko. Warunki klimatyczne dla rolnictwa są u nas stosunkowo korzystne, choć lokalnie zdarzają się zjawiska niesprzyjające, np. dłuższe okresy bez opadów w lecie, susze, zbyt silne mrozy w zimie dla drzew owocowych, wiosenne przymrozki po rozpoczęciu wegetacji roślin, a także letnie nawałnice i gradobicia. Ważna jest długość okresu wegetacyjnego, czyli czasu, w jakim warunki termiczne pozwalają na wzrost roślin. Najlepsza pod tym względem sytuacja występuje na południu i zachodzie kraju. Ze względu na nie najlepsze warunki glebowe, głównymi roślinami uprawnymi w Polsce od wielu lat były ziemniaki i żyto. Ostatnio jednak stopniowo spada ich udział w powierzchni zasiewów na rzecz dużo bardziej wartościowej pszenicy, pszenżyta i kukurydzy. Żyto, które nie ma wysokich wymagań glebowych, rośnie na rozległych terenach praktycznie całego Niżu Środkowo-Polskiego i na Pomorzu. Trawa jęczmienia i owsa od lat utrzymuje się na takim samym, niezbyt wysokim poziomie, natomiast z roku na rok wzrasta znaczenie pszenżyta. W ciągu ostatnich kilkunastu lat połowie zwierząt hodowlanych w Polsce zdecydowanie spadło. Nie jest to jednak zjawisko niepokojące, gdyż mamy obecnie na rynku wystarczającą ilość mięsa, mleka i jaj. Jeśli chodzi o społeczno-ekonomiczne aspekty rozwoju rolnictwa, to od 1989 roku trwa w Polsce proces gruntownej restrukturyzacji. Zlikwidowano działające wcześniej na dużą skalę państwowe gospodarstwa rolne, pozostałe po nich majątek częściowo poszedł w ręce prywatne, a częściowo należy do Agencji Nieruchomości Rolnych. Plony roślin uprawnych z 1 hektara i obsada zwierząt gospodarskich na 100 hektarów użytków rolnych są w Polsce dużo niższe aniżeli w najlepiej rozwiniętych krajach świata. W porównaniu z nimi wydajność statystycznego polskiego rolnika jest mała, chociaż ogólna produkcja naszego rolnictwa zalicza się do znacznych. Zajmujemy pod tym względem 10. miejsce na świecie. Po
Po wejściu Polski do Unii Europejskiej otworzyły się nowe szanse rozwoju dla naszego rolnictwa. Przede wszystkim uzyskaliśmy łatwiejszy dostęp do rynku zbytu Europy Zachodniej. Poza tym objęci zostaliśmy systemem dopłat bezpośrednich dla rolników. Rolnictwo jest także jednym z najpowszechniejszych dziedzin życia, które sprawiają, że człowiek może przeżyć. Mimo że wydaje się wielu ludziom proste, to jednak trzeba się sporo namęczyć, aby wyhodować wspaniałe plony. Rolnictwo było, jest i będzie najważniejszą dziedziną życia ludzkiego. Ludzie nauczyli się siać nasiona, z których następnie wyrastały rośliny i mogli wykorzystać... Rolnictwo jednak miało też swoje złe strony. Ludzie dla wszystkich wielkich... Rolnictwo było jednym z najważniejszych rzeczy, jakie człowiek mógł odkryć i dzięki jego pomocy możliwość była... Jeśli chodzi o społeczno-ekonomiczne aspekty rozwoju rolnictwa, to od 1989 roku trwa w Polsce proces gruntowania restrukturyzacji. Rolnictwo jest jedną z największych i najważniejszych dziedzin życia człowieka. To dzięki niemu można